Gabriela Skórska, jestem studentką drugiego roku ekonomii na Wydziale Ekonomii i Zarządzania i wybrałam studia w Opolu ze względów zarówno rodzinnych, jak i prestiżu uczelni. Moja praca będzie właśnie dotyczyła porównania uczelni wyższych, ich działań promocyjnych zarówno w województwie dolnośląskim, jak i opolskim. Jednym z elementów mojej pracy jest przeprowadzenie ankiety podczas rekrutacji. Ankieta jest przeprowadzana wśród kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia. Chcę porównać wykorzystanie internetu w działaniach promocyjnych uczelni wyższych, jak i zarówno bezpośredni kontakt podczas wizyt w szkołach licealnych wśród uczniów technikum. Tak naprawdę jestem ciekawa, co powoduje lepszą reklamę dla uczelni wyższych, jak można zwiększyć również szanse Politechniki Opolskiej, nie tylko w naszym województwie, ale również w województwie śląskim czy dolnośląskim. Właśnie trwa drugi dzień przyjmowania dokumentów od kandydatów na studia. W tym roku postanowiliśmy się przyjrzeć trochę tym kandydatom. W tym celu stworzyliśmy ankietę skierowaną właśnie do nich, do maturzystów, którzy wybrali nasze uczelnie. Ankieta została stworzona przez studentkę ekonomii, przez sekcję promocji i przy współpracy oczywiście pełnomocnik do spraw rekrutacji. Ma nam ona powiedzieć przede wszystkim, czym kieruje się kandydat przy wyborze uczelni, na jakie reklamy zwraca uwagę, jakie ma preferencje przy wyborze uczelni i przede wszystkim kiedy się decyduje na jej wybór. I mamy nadzieję, że ta ankieta nam pomoże w odpowiedziach na te pytania. Jak przeglądałem, wyniki są dosyć interesujące, ich analiza będzie na pewno ciekawa. Politechnika Opolska.